Witam w kolejnym odcinku. Znowu pistolet od WE. I co może być najlepszego? Colt 1911. Generacji drugiej. W pudełku mamy oczywiście Colta. Taka wersja zielona. I oczywiście magazynek wąski, bo to Colt. Worek, w którym był Colt. I książeczkę od WE w języku English i Hinglish. Ale mamy też pewnie jakieś obrazki, mamy nawet wykresy, jeżeli chodzi o budowę. Tak więc całkiem spoko. I tradycyjnie wykaz wszystkich części. Tak więc dodatków nie mamy za wiele, nie mamy ani ładowarki, ani baterii. Taki suchar. Naklejeczka Made in Taiwan, bo WE to Tajwan, a nie Chiny. A więc jakby półeczka wyżej w kwestii gazówek. To jest oczywiście naklejka, więc można to sobie zdjąć. Colt jest to ta stara wersja Colta. Widzicie, że ma nieregulowane przyrządy celownicze. Zupełnie. Jest to druga generacja Colta od WE. Zmiany nie są tak naprawdę zbyt wielkie. Nawet na pierwszy rzut oka ciężko większość tych zmian zauważyć. Na pierwszy rzut oka można zauważyć tylko tutaj zmianę, jeżeli chodzi o tą dźwignię. Wcześniej tutaj było wklęsłe, tak żeby łatwiej można było ten pin wybijać. W tym momencie mamy to zrobione zupełnie na płasko. I to jest chyba główna różnica zewnętrzna między tymi generacjami. Poprawione są jeszcze rzeczy takie jak inne śruby, bardziej płaskie śruby w obrębie tłoka, zmniejszony luz między połówkami zamka i bodajże kółek, który zamiast na imbusie jest na śrubokręcie płaskim. No to są rzeczy, których jakby bez rozrabiania pistoletu nie zobaczymy. One podobno pozytywnie wpływają na samego Colta, na jego spasowanie i działanie, natomiast no nie są żadną rewolucją, jeżeli chodzi o zewnątrz tego, jak widać ten pistolet. Zresztą z drugiej strony jest to bardzo klasyczny Colt, więc jakby nie bardzo byłoby tu co pozmieniać, nie bardzo byłoby wprowadzać, znaczy nie byłoby sensu wprowadzać tu żadnych innowacji, no bo mamy dość oldschoolowy pistolet, wzór Colta z 1911 roku. Nie jest to najnowsza wersja Colta, co widzimy zarówno po nieregulowanych przyrządach celowniczych, jak i braku bezpiecznika z prawej strony pistoleta, więc nie jest to jeszcze wersja dla strzelców leworęcznych, ponieważ lewą ręką nie obsłużymy sobie tutaj kulka. Tak więc jest to dość oldschoolowa wersja Colta. Stąd też WE nie poprawiało tutaj nic w wyglądzie, no bo nie było co. Wszystkie te modyfikacje i zmiany w wersji drugiej są wewnątrz i raczej mają wpływać na działanie niż na wygląd tego pistoletu, co akurat jest całkiem spoko. Colta było niezliczona ilość wariacji na temat Colta. To jest taka najbardziej klasyczna. Nie mamy tutaj oznaczeń, jak widzicie, żadnych. Mamy jedynie napis 45 ACP na lufie zewnętrznej. To jest oczywiście oznaczeniem kalibru. Tak więc jeżeli ktoś się bawi w eko, no to niestety to jest wersja bez napisów. Ale nadal mamy Colta. Te same manipulatory jak w większości wersji, czyli mamy tutaj zrzut magazynka oczywiście.
magazynek wąski, ponieważ oryginalnie jest to magazynek jednorzędowy. W czasach, kiedy Colt powstawał, jeszcze nie było dwurzędowych magazynków, albo przynajmniej nie były zbyt popularne. A poza tym Colt oryginalnie był na amunicję 45 ACP, a więc bardzo mocny nabój i dwurzędowy magazynek byłby zbyt pękaty. Tutaj w gazowym magazynku mamy pojemność około 15 kulek. I tu mamy zrzut magazynka. Konstrukcja jest dość oldschoolowa, więc mamy zrzut tylko i wyłącznie z jednej strony. Tak więc jest to pistolet raczej przystosowany do strzelców praworęcznych. Tutaj mamy dźwignię, którą zwalniamy zamek. Oczywiście w ten sposób nam powinien się zatrzymać zamek po wystrzeleniu ostatniej kulki, a w oryginale po wystrzeleniu ostatniego pocisku. Zrzucamy zamek. Jeżeli generalnie nie mamy tutaj kulki, to możemy oczywiście włożyć nowy magazynek z kulkami i gazem i zrzucić zamek, wprowadzając od razu kulkę do komory, czy tak jak w oryginale nabój. Natomiast jeżeli mamy magazynek pusty, to raczej zrzucajmy sobie w ten sposób, żeby nie zużywać tych części z manipulatorów. Tutaj bezpiecznik. Bezpiecznik tak zwany skrzydełkowy. W tej wersji Colta mamy go z jednej strony. W nowszych wersjach jest również z drugiej. I tutaj, jak widzicie, możemy strzelić. Po tym, jak przełączymy bezpiecznik, nie ma szans na ten strzał. Dopiero odbezpieczamy i możemy wystrzelić, ale żeby nastąpił strzał, Colt ma jeszcze świetny patent, który jest nadal stosowany, mimo że jest to z 1911 roku. Pomysł, czyli bezpiecznik chwytowy. To coś. A więc nie wystrzelicie, dopóki nie złapiecie pełną dłonią pistoletu i nie zaciśniecie na nim dłoń. Zobaczcie, w tej chwili mamy bezpiecznik w dół, a więc możemy wystrzelić. Tylko, że jeżeli nie ściśniemy bezpiecznika chwytowego, to strzał nie nastąpi. Dopiero te dwa bezpieczniki, czyli chwytowy i skrzydełkowy, i możemy wystrzelić. Także bardzo pewna konstrukcja, mimo że dość stara. A druga rzecz, bezpiecznik skrzydełkowy, oprócz tego, że zabezpiecza nam przed strzałem, to zabezpiecza również przed przeładowaniem zamka ponownym. A więc przed wprowadzeniem drugiej kulki do komory. I o ile generalnie nie wydaje się to szczególnie praktyczne, o tyle wbrew pozorom przydaje się, jeżeli na przykład nosimy pistolet w kaburze. Ponieważ jeżeli mamy ciasne kabury przystosowane do konkretnych pistoletów, to czasami wkładając, po prostu zahaczamy zamkiem i jeszcze raz przeładowujemy ten zamek. Lub po prostu go trochę cofamy, dzięki czemu może nam tu dostać jakiś piach czy brud. W wypadku Colta spokojnie możemy wciskać go nawet w ciasną kaburę i tego zamka nie przeładujemy. Po wyciągnięciu wystarczy odbezpieczyć i oddać strzał. Bardzo fajna konstrukcja, jak zapewne większość osób zauważyła, Colt jest jednym z moich ulubionych pistoletów. A właściwie nie oszukuję się, z ulubionym pistoletem, chociaż akurat w wersji High Capa. Natomiast te dwa bezpieczniki uważam za genialne. I osobiście dużo bardziej wolę pistolety z kujkiem, z bezpiecznikami, niż nowe konstrukcje bezkujkowe. Dobra, jeżeli chodzi o manipulatory, to prawdopodobnie tyle. W Colcie za wiele ich nie mamy. Teraz tak, to oczywiście mamy kółek. Kółek, żeby zrzucić, musimy wcisnąć bezpiecznik i sobie zrzucić go bezpiecznie, wciskając spust i opuszczając kółek. Zanim zaczniemy strzelać, pokażę Wam hop-up. Tutaj, tak w zasadzie jak w większości pistoletów, aby dostać się do regulacji hop-upu, trzeba zdjąć zamek. I to, co już mówiłem, czyli nie ma tu tego wyżłobienia, więc trzeba to czymś wycisnąć. Z jednej strony. I teraz, zobaczcie, tu są dwa wycięcia. Większe to jest wycięcie, w które wchodzi nam ta dźwignia, aby zatrzymać zamek w tym położeniu, a to mniejsze musi znaleźć się tutaj, aby ten pin udało nam się wycisnąć. I dopiero w tej pozycji możemy sobie ten pin wycisnąć i ta blokadka nam wyjdzie. Wyciągamy i całość ściągamy do przodu, uważając, ponieważ ta część
jest dość luźno na sprężynie i ona lubi sobie wypaść. Tak więc jak widzieliście, przy ściąganiu zamka najlepiej od razu palcem to złapać, żeby nam gdzieś nie wystrzeliło. Ponieważ to, tu nie ma żadnej dziury, to nie blokuje się w żaden sposób, po prostu opiera się o paski kawałek. I regulacja hop-up, to jest dokładnie to pokrętło i to jest to pokrętło. Minus, jak zresztą w większości pistoletów, jest taki, że za każdym razem musimy zdjąć zamek, a więc ustawiamy sobie hopka, składamy pistolet, sprawdzamy jak strzela, jeżeli nie kręci dobrze, musimy znowu zdjąć zamek, wprowadzić poprawki i złożyć go z powrotem. Jeżeli chodzi o rozbieranie kolta, gdybyśmy chcieli go rozebrać bardziej do czyszczenia, to wyciskamy tą część, wyciągamy ją i tutaj mamy taki dynks, który możemy sobie przesunąć o pół obrotu, wyciągnąć go i wtedy lufę zewnętrzną wraz z komorą hop-up wyciągamy do przodu. Tutaj jeszcze warto powiedzieć, że mamy gwint, a więc możemy wkręcić sobie przejściówkę na tłumik albo po prostu zamontować tutaj tracer. Nie wiem jak tracer będzie wyglądał na kocie 911, ale można go wkręcić, no i będzie na pewno działał. Jeżeli już mamy kolta rozłożonego, to trzeba powiedzieć o jego czyszczeniu. Tutaj jak zapewne widzicie, widać jakieś smary, które są, bo pistolet jest nowy. I generalnie jak jakiś czas sobie postrzelacie, to na pewno tutaj Wam się dostanie jakiś piach, kurz, tego typu rzeczy. Trzeba sobie kolta rozebrać i to wszystko wyczyścić. Ręczniki papierowe, patyczki do uszu, sprężone powietrze do komputera. Do czyszczenia nie używamy preparatów typu WD-40, ponieważ one rozpuszczają plastiki. Tak samo jak balistol czy preparaty do broni bojowej. One również są bardzo ostre i mogą nam rozpuszczać delikatne w replikach plastiki. Używamy silikonu, który ma, zobaczcie, taką rurkę, jak sprężone powietrze do kompa i wszędzie gdzieś tam możemy sobie trochę psiuknąć. Oczywiście bez przesady, to nie ma pływać w silikonie. Mamy tylko trochę nim wyczyścić i nasmarować. I to samo z tymi prowadnicami i tymi wszystkimi elementami. To musi być czyste i nasmarowane. I tylko wtedy replika będzie działała poprawnie. Więc składamy kolta z powrotem, banalnie. Wkładamy lufę. I normalnie zrobilibyśmy to w ten sposób, czyli założyli tą część, ale pokażę Wam jeden fajny gadżet. Osobiście chyba mój ulubiony, czyli taki kompensator. Zobaczcie, tak wygląda kolt normalnie, tak wygląda z kompensatorem. Oczywiście jak to kompensator, zobaczycie w notacjach, a ja już założę z kompensatorem, ponieważ wygląda dużo bardziej kozacko. Też kolt ogólnie wygląda kozacko, no ale w tym wypadku wygląda jeszcze bardziej kozacko. I zobaczcie, to na co trzeba uważać, czyli sprężyna i prowadnica. Ponieważ, tak jak mówię, to w żaden sposób się nie trzyma tutaj. Więc opieramy. No jakby widzicie to, to dość mocno próbuje uciekać sobie. Więc trzeba ostrożnie to składać. Udało się i zobaczcie, znowu trzeba ustawić to mniejsze wcięcie w tej pozycji, żeby założyć tą blokadę. I w tej chwili mamy już złożonego kolta z kompensatorem, który nie oszukujmy się wygląda mega kozacko. Troszeczkę nam tego kolta przedłuża, ale za to jak nam zmienia wygląd. Oczywiście wtedy takie coś odkładamy, żeby tego nie zgubić, bo będzie nam potrzebne, jak zdejmiemy kompensator. I mamy wyczyszczonego kolta po strzelaniu. Załóżmy, że mamy już ustawiony hop-up, więc pozostaje nam załadować magazynek i zobaczyć, jak to strzela. Magazynek oczywiście ładujemy green gazem, tak jak zawsze. I pamiętajmy o tym, żeby przechowując pistolet gazowy na green gas, zawsze ten magazynek miał w sobie trochę gazu. On nie musi być naładowany do pełna, właściwie nawet lepiej, jak nie będzie do pełna, ale musi być trochę gazu, żeby gaz nam rozpychał uszczelki, dzięki czemu nie będą nam one potem przepuszczać gazu. Tak więc
Kółki oczywiście zawsze wyciągamy do przechowywania, natomiast gazu zawsze trochę powinno tutaj być. Kółki ładujemy przez otwór, najpierw odciągając sprężynę i popychacz z pazura. I przez tą dziurę ładujemy kółki. Tak jak mówiłem, w oryginale magazynek jest jednorzędowy i w replice SG również jest jednorzędowy. Nie mamy ułożonych kulek na przemian, tylko mamy ułożone je w jednym rzędzie. Ochrona oczu i zobaczymy, jak nasz kot sobie poradzi. Jako że magazynek ma tylko 15 kulek, a jakby ja lubię postrzelać z kolta, to naładujemy jeszcze drugi. Oczywiście na ten moment mamy magazynki do kolta w ofercie. Magazynki oczywiście na Green Gas. Czasami są jakieś kolty na CO2, ale jakby my wolimy Green Gas. Tak więc mamy tutaj nówkę sztukę, magazynek od WE, bo w końcu od WE działa najlepiej w WE. Co za zaskoczenie. Oczywiście magazynki również będziecie mieli w adnotacjach. I dokładnie w ten sam sposób nabijamy kulki. Ochrona oczu i zobaczmy, jak nasz kolcik z kompensatorem strzela. Więc jak widzicie, kolcik radzi sobie świetnie. Z dodatkowym kompensatorem wygląda jeszcze lepiej. Kolt od WE 308 303 301 304 297, a więc okolice 300 fpsów. Jak na klamkę, to całkiem normalne. Kolt od WE niecały kilogram. W razie gdyby ktoś nie wiedział, jak nosić kolta, to mamy również do niego kabuły. Kabuła jest na takiej płetwie, ale możemy również dokupić sobie panel ludowy, zaczep na pas albo przejściówkę na taśmę mole. Spróbujemy z kompensatorem. Ideolo. Kompensator oczywiście trochę wystaje, ponieważ przedłuża nam kolta. Bez kompensatora mielibyśmy akurat na granicę. Czyli wkładamy i zobaczcie, to jest wersja kabuły, gdzie mamy wyraźnie zaznaczone, że nadaje się to nawet do kolta z szynami RIS. I minimalny luz, jaki tutaj mamy, sprawia, że właśnie brakuje tych szyn. A więc spokojnie przy tej kaburze, nawet gdybyśmy mieli szyny RIS, której tu nie mamy, to też kabuła by działała. Sam nie wypadnie, a żeby zlikwidować te luzy, wystarczy po prostu tutaj coś podkleić. Mamy wtedy bardzo fajną kabułę, nawet z kompensatorem. Oczywiście jaka to kabuła, dowiecie się z adnotacji. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to najprawdopodobniej już nas subskrybujecie, a jeżeli nie, to natychmiast to zróbcie, ale sama subskrypcja to mało. Musicie jeszcze kliknąć w ten dzwoneczek na dole. I dopiero wtedy nie ominą Was żadne nasze nowości. Więc jeżeli ktoś chce replikę historyczną albo po prostu bardzo klasyczną, nie oszukujmy się, Colt jest też dość wąski i lekki w porównaniu do współczesnych pistoletów. Tak więc no generalnie ma swój urok, więc jakby nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby nie chcieć Colta. Więc sobie chyba polecamy każdemu. Po więcej szczegółów i cenę zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.